Siema, siema, dostaliśmy cynk od znajomego o fajnym miejscu. No i tak jedziemy, przed za sobą już dawno nic nie było, przed nami też nic ciekawego. No ale jedziemy, zobaczymy. No muszę wam powiedzieć, że co niektórzy tutaj z naszej trójki nie lubią takich akcji. Nienawidzę, szczególnie w swoje urodziny. Ale muszę wam powiedzieć, że miejsce jest szaderskie. Wow. To jest dopiero Zanzibar. Nie ma nikogo. Pusta plaża, prywatna, nasza. Cała pusta nasza. Wow. O, jaka woda spokojna. Jacie. No ja jestem w szoku, naprawdę, pod wrażeniem. MK, jesteś pod wrażeniem? Są takie piękne muszelki. Trochę wieje, będziemy chyba szumieć na wideo, ale wow. Niesamowite miejsce. Woda jest idealna. Proszę o uśmiech. Taki jesteś cwaniak, trzeba było pokazać drogę, jaką tu przybyliśmy, żeby tu przyjechać. No ale zobacz, jak tu jest pięknie. No. Bo po prostu łeb urywa. Ale aż muszę sobie wejść do wody. Tu masz wodę. Gdzie? Tu. Tutaj muszę wejść. Jaka ciepła woda. Czadersko, to jest, ja pierdzielę. Ej, ale patrz, to jest całkiem inny piasek, nie? Całkiem inny piasek, nie ma skał. Normalnie całkiem inne miejsce, całkiem inny Zanzibar. Jo. Jakie trawy? A, no, nie ma tej trawy w wodzie. Czyściusieńka woda. Taka, kurde, ale w ogóle jaka ten. Że taka, właśnie jakby bez przypływu, bez odpływu, bez niczego, taka normalnie... Jakby w ogóle wiatru nie było, ja cię kręcę, ale tutaj to jest rajsko niesamowicie. Ale czad. Niesamowite miejsce. Ale miękki piasek, ale śmieszny, bo to taki piasek, kurde, taki polski, nie? Taki trochę piasek jak w Polsce właśnie. Taki no jak w piaskownicy, kurczę. MK, taki inny ten piasek, nie? No taki kujący może trochę bardziej, ale jest taki, kurde, taki nie rzadki, ale nie klei się, nie jest taka ciapa papa, jak tam u nas na wschodzie. Bo my jesteśmy teraz totalnie na zachodniej części. Już jest koniec po prostu wyspy, zachód. Tutaj słońce zachodzi. Z tej strony, tutaj o, piękne zachody by można było oglądać. Do zachodu tutaj nie będziemy siedzieć, bo jedziemy dalej zwiedzać. Ale kurde, dwa różne Zanzibary, wschód a zachód, to jest, są dwie różne rzeczy. Ja pierniczę, ale czad.
Patrzcie jeszcze, jakie tu są śmieszne pasy. A to na pewno takie fale były z tymi, z muszelkami. Przeróżne muszelki. I takie fajne, fajne pasy. Ale miejsce. Ale musimy wracać, bo już raz nas, kurde, deszcz złapał po drodze na skuterze. Boimy się, żeby zaraz nas nie złapał drugi raz. No nie, znowu ten deszcz. Gdzie my jesteśmy? W Afryce czy w Polsce? Chyba w Polsce, ale leje, powiem wam. Że na skuterze, jak się jedzie, wiatr wieje. Na szczęście mam okulary. Cali mokrzy. Teraz żeśmy się schowali pod drzewem. Gdzieś tubie daje ocet, co panikujesz? Ja pierniczę. Ale nas złapało. Co zrobić? Siemaneczko, witam. 15, no 30 minut później. Piękne słońce u nas na Dżambiani. W Dżambiani piękne słońce. Tam na południu, na zachodzie, kurczę, deszcz padał, złapało nas po drodze przed padże. No niestety, niestety, no taka pogoda, ale dzisiaj też urodziny Doroty. No i tak nie było nam dane zostać dłużej na tej przepięknej plaży, na której byliśmy dzisiaj na zachodzie, na południowym zachodzie. Praktycznie jeśli patrząc nie samo południe, tylko żeby też było to trochę zachodnia część, to zachodnie południe, ostatnia plaża, jaka tylko jest tutaj na wyspie. Naprawdę, sekundę, bo tu jest pranie, są sznurki, musiałem się schylić. O, jakieś majtki, sąsiadki, staniki, nieważne. I tak, naprawdę mega plaża. Jeśli jesteście na Zanzibarze, to my akurat tą południową, całą południowo-wschodnią, południowo-zachodnią część zwiedziliśmy całą i naprawdę ta na południowo-zachodniej części plaża mega, naprawdę mega, nikogo nie ma, dosłownie nikogo nie ma, puściutka plaża,
Można sobie tam samemu siedzieć cały dzień, mega, później zostać wieczorem na zachód słońca i wrócić do domu. Na pewno fajniej byłoby tam pojechać samochodem. No wiecie, bezpiecznie, bo to tak od głównej drogi, od asfaltowej drogi do plaży to jest jakieś 2-3 km, więc trzeba taką drogą między drzewami, między buszem, polną drogą jechać. To na skuterku jeszcze z małym dzieckiem to tak, no to tak wiecie, no to tak średnio. Lepiej zawsze w takie miejsca gdzieś tam odległe to już jechać lepiej autem. I gdy się chce zostać do wieczora, oczywiście do nocy, bo tak jak my w dzień, no to spoko, to można spokojnie jeździć skuterkiem też, ale na pewno zdecydowanie polecam tą plażę i polecam też południową część właśnie wyspy, bo możecie spotkać przy drodze mnóstwo drzew mango, co naprawdę daje to fajny widok, bardzo duże są to drzewa, dają bardzo dużo cienia. I trzeba zobaczyć, tutaj są takie pomarańczowo-czerwone ziemie, jest to wyjątkowa część wyspy ta południowa, choć wydaje mi się, ale jeszcze nie byłem, więc nie mogę powiedzieć na własnym doświadczeniu, że ta północna jest lepsza wyspa, lepsza część wyspy pod tym względem, że nie ma tam odpływów, pod tym względem, że tam może mogą być czyściejsze plaże, może być tam ładniej, bardziej rajsko. Nie wiem, jeszcze nie byliśmy. Przylecimy tutaj kiedyś, za rok, sprawdzimy północną część. Na tą chwilę mamy od połowy wyspy w dół, na zachód, na wschód, zwiedzoną całą. Byliśmy praktycznie wszędzie, widzieliśmy praktycznie wszystko. Jesteśmy mega zadowoleni. Kiedyś przylecimy jeszcze raz, pojedziemy na północ. Zwiedzimy od połowy do góry, ale na południowy i zachód, i wschód polecam. No i tak, no i dzisiaj z racji tego właśnie, że nie było nam dane przez pogodę, nie było nam dane przez Doroty urodziny być zbyt długo, być na plaży pięknej, nie? Piękna była plaża. No to tak po cichu, póki Dorota nie słyszy, to prosimy Was o złożenie życzeń urodzinowych Dorocie pod tym filmem w komentarzach. Stał ten kogut? No tu stał. Tu stał kogut? Kogucie? O, koguty. A nie. Chcesz, żeby ci skoczył na głowę? Wiesz, że kiedyś kogut tacie skoczył na głowę? No poważnie. Wiesz, że mi kiedyś kogut gonił i skoczył na mnie? No, tato się boi kogutów od tamtej pory. Byłem taki wielki właśnie jak ty. Znaczy, był wielki. No taki w twoim wieku. I goniłem koguty na podwórku. I jeden na mnie wskoczył. No kurde, to on mnie gonił, a nie ja jego i wskoczył na mnie, mi na głowę. No, ja się boję kogutów. Chodź, bo też ci skoczy na głowę, to będziesz miała, chodź. Chodź, idziemy. Tego mam nie dotykać. Teraz ja dotykam, tak? Mm. Bo to jest mój prezent na urodziny, tak? Mm. Ja dostałam od Emki taki prezent na urodziny, że mogę sobie dotknąć roślinkę i ona się zamknie, tak? Mm. Zobaczymy. Haha, działa! Też mogę jedna? No. To się zamyka? Dobrze, że nie zamyka razem z palcami. Mm. Śmieszna, co? No, się skurczyła. Dawno nie jedliśmy takich porcji, co? No. Ale ogromna porcja. Nie widać tego na pewno. No, ale macie kurczaczka, musi.
muszę wam powiedzieć. O Jezu, aż mi ślinka cieknie. Tak. Masz coś w ogóle. Aha, to jest cały przepis. Jaki kurczaczek. Fiu, fiu, fiu. Aż dawno nie jadłem takich dobrych rzeczy. Jeszcze z takim widokiem. Jeszcze nawet skrzydło tutaj jest. Możemy ci skrzydło odstąpić. Ale mi ślinka cieknie. Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. Dobry soczek. Dobry soczek. Zdrówko. No, także okej, pozdrawiamy i idziemy na imprezkę. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Zostawcie łapkę jeszcze w górę, zasubskrybujcie kanał i złóżcie życzenia Dorocie pod tym filmem. Pozdrawiamy, cześć.